No więc dobra, bank wybrałem, wkład własny mam, kwota, rata, stopy procentowe. Ech, za dużo tego, żebym tylko jakiegoś głupiego błędu nie popełnił, który mi będzie masę kasy kosztował. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. Całkowite koszty kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, czy też budowę domu, bądź zakup domu najczęściej liczone są w setkach tysięcy złotych. Oczywiście są czasami sytuacje, gdzie jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, a czasami, że nawet przekracza milion złotych. Na to oczywiście składają się koszty odsetkowe oraz inne koszty okołokredytowe. Jakie to są koszty okołokredytowe? Nagram również odcinek na naszym kanale, do którego serdecznie Cię zapraszam. Więc przejdźmy zatem do tych najbardziej kosztownych błędów przy kredycie hipotecznym. Więc pierwszy błąd, który powinieneś wiedzieć, to jest, że każdy ułamek procenta ma znaczenie. Czyli jeśli oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego, czy też marża będzie niższa o 0,1 punkta procentowego, czyli na przykład będzie 1,8%, a nie 1,9%, to przy kredycie hipotecznym przykładowo na 300 tysięcy złotych na 30 lat daje to około 6600 złotych oszczędności przy oprocentowaniu rzędu około 5%. Więc widzisz, że jest to bardzo duża kwota. Drugie, co tutaj jest, drugi błąd to jest pójście tylko do jednego banku. Albo kolega brał kredyt w tym banku, więc ja też pójdę do tego banku, czy też pójdę do swojego banku, ponieważ mam tam konto. Uważam, że to jest bardzo duży błąd. Weź sobie nawet, nie wiem, 2 dni wolnego z pracy. Odwiedź te kilka banków. Sprawdź tu, jakie są oferty. Ewentualnie pójdź do zaufanego pośrednika finansowego. Zapraszamy również do nas. My oczywiście to zrobimy tak, że nie będziesz musiał nawet brać wolnego, ponieważ do 2 dni roboczych dostaniesz na maila oferty z kilkunastu banków oraz informacje, które opcje dla Ciebie są najatrakcyjniejsze i w jakiej sytuacji. Wszystko, w jaki sposób my działamy, masz opisane w odcinku Kredyt hipoteczny krok po kroku. Tutaj znajdziesz właśnie linka do tego. Trzeci błąd to jest brak 20% wkładu własnego. Nie dość, że w takiej sytuacji nam część banków odpada, to pozostała część ma dużo droższą ofertę. Dla przykładu, przy wspomnianym wcześniej kredycie na 300 tysięcy złotych na 30 lat, jeden z banków na odsetkach ma około 47 tysięcy złotych więcej przy tej samej kwocie kredytu, jeśli tylko nie masz 20% wkładu własnego. Więc zwróć uwagę, jakie gigantyczne to są pieniądze. Ale jeśli masz sytuację pod tytułem, że już wziąłeś czy wzięłaś kredyt bez 20% wkładu własnego, też masz taką sytuację, że musisz wziąć bez 20% wkładu własnego, to tutaj czwarta sprawa. Że pamiętaj o tym, że jak masz taką sytuację, to wcześniej czy później ten 20% wkład własny osiągniesz, z tego względu, że spłacając kredyt, czy też nadpłacając, zmniejszasz cały czas kwotę tego kredytu. I teraz są banki, które przez cały czas, tylko przez to, że na początku nie miałeś czy nie miałeś 20% wkładu, podniosą Ci oprocentowanie czy też marżę na cały kredyt i później Ci tego nie zmienią, jeśli będziesz mieć te 20%. Oczywiście są banki, które zmienią, ale są, które nie. No i w tym momencie, jeśli ten bank Ci nie zmieni, czyli nie zmniejszy marża, to najczęściej jest zapisane w umowie kredytowej, no to musisz przenieść kredyt do innego banku. Tutaj masz również linka, w jaki sposób można przenieść kredyt do innego banku na naszym kanale, jak to wygląda, bo ten bank Ci nie zmniejszył. Mieliśmy paru klientów, co próbowali, negocjowali, nie ma takiej możliwości. Chyba, że się mylę, jest inaczej, to poprawcie mnie w komentarzu na dole, jeśli ktoś z Was był w stanie później znegocjować warunki kredytowe. Piąty błąd. To jest kredytowanie ubezpieczenia, czy też opłat początkowych, które powodują, że przekraczamy próg LTV. LTV to jest kwota kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. I już tutaj podaję przykład. Kupujesz nieruchomość, załóżmy, za 400 tysięcy złotych. Bierzesz kredyt 320 tysięcy złotych, co dokładnie stanowi 80% wartości tej nieruchomości. No i masz 80 tysięcy wkładu własnego, czyli 20%. 400 tysięcy zakup nieruchomości minus 320 kredyt daje 80 tysięcy wkładu własnego. I na przykład jest w banku ubezpieczenie, czy też inny koszt, który na przykład kosztuje 2% od kwoty kredytu. 2% ze wspomnianego wcześniej kredytu 320 tysięcy złotych to jest 6400 złotych. I ktoś na przykład mówi w banku, czy też inny pośrednik, a że skredytujmy to, ty też mówisz, że super, przecież nie mam na to środków, mam 20% wkładu własnego. Ale co w tym momencie się dzieje? Twoja kwota kredytu wzrasta o tą wartość, czyli 320 tysięcy, dodać te 6400 zł tego ubezpieczenia, czy też prowizji, daje nam 326 400. A to już oznacza, że bank udziela Ci kredytu na więcej niż 80% wartości nieruchomości, bo 80% to jest 320 tysięcy, a Ty bierzesz 326 400. Oznacza to, że dla banku nie masz 20% wkładu własnego i w ten sposób masz wyższą marżę na cały kredyt bądź na część kredytu. I znowu możesz mieć nawet ten kilkadziesiąt tysięcy wyższy koszt tylko dlatego, że popełniłeś czy popełniłeś błąd lub ktoś Ci po prostu źle powiedział.
Szósty błąd to jest korzystanie z bankowego rzeczoznawcy. Oczywiście są banki na rynku, gdzie musisz skorzystać z bankowego rzeczoznawcy, bo inaczej nie przeprocesują Twojego wniosku, ale zdecydowana większość banków masz po prostu wybór w tych bankach, czyli możesz korzystać ze swojego rzeczoznawcy. Jakie to ma znaczenie? Mianowicie takie, że widzisz, na ile wyszła Ci wcześniej wycena nieruchomości. I teraz, jeśli wyszła Ci ta wycena na mniejszą kwotę, co przekracza jakiś tam na przykład próg i bank w ten sposób dałby Ci gorsze warunki, na przykład tracisz 20% wkład własny, ponieważ bank w tym momencie widzi, że kredytuje powyżej 80% wartości nieruchomości lub jakiś inny próg, to Ty na wniosku kredytowym możesz nieco zmniejszyć kwotę kredytu. Czasami to jest nawet 200 zł, czasami no kilka tysięcy. Warto te pieniądze wygospodarować i mieć lepsze oprocentowanie kredytu i znowu na tym zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc my bardzo często polecamy korzystanie właśnie z do zewnętrznego rzeczoznawcy, no chyba, że ta różnica na kredycie jest tutaj taka, że nawet jak Ci bank zaniży dosyć mocno tą wartość nieruchomości, no to i tak będziesz mieć bardzo dobre warunki kredytowe, a raczej nie gorsze niż te, które miałbyś czy miałabyś, gdyby tej wartości nie zaniżył. Następny błąd numer 7 to jest wzięcie lub niewzięcie jakichś produktów dodatkowych w banku. My na przykład wyliczamy obie opcje. Co się stanie, jeśli wezmę na przykład konto do kredytu hipotecznego w banku, jakieś wpływy, jakąś kartę kredytową, jakieś inne ubezpieczenie, po prostu zliczam, ile kosztuje to ubezpieczenie, czy ta karta, czy to konto, a ile zaoszczędzi się na odsetkach. I czasami różnica jest gigantyczna. Na przykład karta kredytowa kosztuje na cały kredyt 1000 zł, a na ubezpieczeniu, na odsetkach na przykład zaoszczędzisz w ten sposób 30 tysięcy złotych. Właśnie stąd my to wszystko właśnie weryfikujemy i wszystkie kombinacje, jakie tylko są, właśnie żebyś Ty miał właśnie jak najniższe koszty związane z kredytem hipotecznym. Kolejny, ósmy błąd, to jest podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości deweloperskiej, czy też rezerwacyjnej, oczywiście z zaliczką, z zadatkiem, przed weryfikacją Twojej zdolności kredytowej. Czasami jest nawet sytuacja taka, że warto poczekać, ponieważ Ty masz zdolność kredytową w danym banku, ale na przykład pracujesz u danego pracodawcy 4 miesiące, jeden bank to zaakceptuje, a drugi nie, a w tym na przykład drugim banku miałbyś lepszą ofertę kredytową. Więc pierwsze przychodzisz właśnie do nas, czy do banku, czy do innego właśnie pośrednika kredytowego z informacją, jaką Ty masz zdolność, co powinieneś poprawić, zmienić, a dopiero później podpisujesz daną umowę deweloperską czy też rezerwacyjną. Właśnie tłumaczę to też w filmie krok po kroku, jak robimy właśnie ten kredyt hipoteczny, żebyś wiedział, jak to właśnie u nas wygląda. Dziewiąty błąd. To jeśli chcesz spłacić, to masz sytuację pod tytułem, że bierzesz kredyt hipoteczny na 30 lat, ale Ty wiesz, że Ty go spłacisz spokojnie w 15 lat. To w tym momencie powinieneś czy powinnaś wybrać sobie taką ofertę w banku, która jest najtańsza dla Ciebie przy 15 latach spłaty, a nie przy 30. Właśnie tłumaczę to u nas też tutaj, masz linka, jak wziąć tani i bezpieczny kredyt hipoteczny. Że nawet jak bierzesz na 30 lat swój kredyt, to patrz na koszty na 15 lat. Oczywiście my to wyliczamy swoim klientom na różne okresy, 5, 10, 15, 20, 25 i 30 i pytamy klienta, w jakich realnych czasie może spłacić ten kredyt hipoteczny i taką ofertę właśnie proponujemy, która jest najtańsza przy takiej oczywiście wcześniejszej spłacie. Dziesiąty błąd to jest tak zwane bagatelizowanie mniejszych kosztów. O, jak często mi się zdarzało i u nas osobom z zespołu to sytuacja pod tytułem, że mówiliśmy klientowi, ale jak zrobimy tak, to zaoszczędzimy 500 zł, a tak to 200, a tak to 100, a tak to 1000, a ktoś nam machał ręką, a 500 zł przy, nie wiem, takich kosztach kredytu rzędu na przykład 200 tysięcy złotych, że co to jest? No właśnie jest, że gdyby na przykład wychodził od nas z biura, czy u siebie z domu i na korytarzu, czy też na zewnątrz, znalazł 500 zł, to co byś stwierdził? A to w ogóle nie są warte pieniądze schylania się. No pewnie, żebyś się schylił. Tak samo tutaj, tu legalnie możesz normalnie tu zaoszczędzić tyle tych kosztów, za chwilę uzbiera się parę tysięcy złotych, więc nie machamy ręką nawet na każdą złotówkę. I my właśnie u nas w firmie tak działamy, że nawet Ci mówimy, tu masz tyle, tu masz tyle mniej i tak dalej. I nawet nas to bardzo cieszy, więc zapraszamy do współpracy. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strafnie inwestuj.